Salut, bonsoir, bonjour! Tak, tak, jak się pewnie domyślacie, dzisiaj ocenimy francuską piosenkę na Eurowizję 2021, a jest to kompozycja Voilà, śpiewana przez Barbarę Pravi, zwycięzczynię preselekcji francuskich do Eurowizji 2021. Słuchajcie, nie przedłużamy, za chwilę startujemy. Pamiętajcie tylko o subskrybowaniu naszego kanału. Tutaj znajdziecie taką sugestywną przypominajkę do tego, żeby to zrobić. I przede wszystkim nie przegapić kolejnych materiałów z cyklu reakcji na piosenki z Eurowizji 2021. Startujemy! I już sam początek zwiastuje, że to będzie coś niezwykłego. Że to będzie występ w pełni klimatyczny, już od pierwszych chwil. Niewątpliwie dziewczyna jest bardzo ładna i ma świetny głos, dość dziewczęcy i delikatny, a zarazem z taką charakterystyczną chrypką, dość powszechną wśród wykonawczej tego typu muzyki. To jest bardzo poruszający tekst, on jest o niej samej. Widać, że ona śpiewa to prosto z serca. Widać i słychać te emocje. To jest takie magnetyzujące. Od samego początku piękne wykorzystanie gry świateł. Barbara od przodu, en face, jest odrobinę niedoświetlona. Z tyłu zaś bardzo mocny reflektor, który w niektórych momentach przypomina mi to, co miał Duncan w Tel Awiwie. No i trzeba też przyznać, że dynamizmu tej piosence nadaje teatralizacja, ruchy, gesty, mimika, którą ma Barbara. Tak naprawdę Barbara żyje tą piosenką i pokazuje jej różne odcienie, od pozytywnych po negatywne. I to jest coś, co z jednej strony właśnie przykuwa uwagę, ale też sprawia, że ten występ jest zapamiętywany. Bardzo dużo komentarzy w internecie pojawiło się, że to jest piosenka, która przypomina mocno twórczość Edith Piaf. I z tym się zgodzę. Słyszę tu ogromne wpływy Padam. Może też trochę kilku innych piosenek. Odrobinę gdzieś słyszę Nonjeune Regretariat, ale odrobinę tylko. I nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że Barbara jest kopiarą. No bo to nie jest żywcem wyjęte, Edith Piaf. Ale no ewidentnie jest to inspiracja i dobrze, bo jeżeli się inspirować, to kimś naprawdę wybitnym, a Edith Piaf wybitną artystką była. To nam się kojarzy z taką właśnie piosenką francuską, z bohemą paryską, z latami 60. Ona jest bardzo tak prosto ubrana, ale artystycznie. Te jej włosy też dodają tutaj dużo uroku. W ogóle ja uwielbiam takich artystów, którzy są w stanie swoją właśnie mimiką przekazać pewien ukryty message piosenki, ale też dzięki temu są dla mnie autentyczni, że wiedzą, o czym śpiewają, wiedzą, co mają do powiedzenia. Piękne też ujęcia kamer, jak współpracują z tą taką prostą choreografią, z tą ekspresją, to jest bardzo, bardzo emocjonalne. No i Edith Piaf nigdy by nie wystąpiła w takim skąpym stroju. Obojczyki pokazywać? Nie, no hop hop, jak tak można? Sam utwór no, nie jest jakoś szczególnie wpadający w ucho za pierwszym razem. Nie jest też niczym, co podbije radiostację w Polsce. No, taka klasyczna francuska piosenka lat 50-tych, 60-tych w nowoczesnym wydaniu. Mam wrażenie też, że widz nie musi znać tutaj języka francuskiego, żeby zrozumieć emocje płynące z tego występu. No i nie ukrywam, że jakby końcówka to jest majsterszczyk, jeśli chodzi o pracę kamer, ponieważ no, jakby sama Barbara dodaje, oddaje dramatyzm swoimi ruchami, ale tutaj praca kamer, która jest celowo destabilizuje obraz, to jest majsterszczyk. Proste, ale efektowne. Świetnie zrobiony, wymyślony, widać, że od początku do końca dziewczyna ma na siebie pomysł. Czy to się sprawdzi na Eurowizji, nie wiem, bo jeszcze nie znamy tak naprawdę stawki i taka i wróżenie z fusów to nie za bardzo jest moja specjalność, ale jestem bardziej na tak niż na nie, zdecydowanie. Francja będzie w tym roku wysoko. Wydaje mi się, że tą piosenkę się albo kocha, albo się jej nienawidzi. Ten tekst jest przepiękny, tekst jest po francusku. Nie będzie dla wszystkich zrozumiałe, ale myślę, że komentatorzy, a Artur Orzech na pewno zrobił wszystko, by wytłumaczyć nam, co się tam dzieje w tej piosence.
Myślę, że jest to bardzo ważne do zrozumienia. Na pewno z tych trzech piosenek, które znamy, ta piosenka ląduje u mnie jak na razie na pierwszym miejscu. Czy się utrzyma na pierwszym miejscu aż do maja? Wątpię. Natomiast przy dobrym, minimalistycznym występie Francja ma szansę wrócić do top 10, czego jej bardzo życzę. Wydaje mi się, że jurorzy jak najbardziej docenią tegoroczną kompozycję Francji, no ale pytanie tak naprawdę, jaka będzie stawka i które miejsce w tej stawce będzie zajmować Francja, bo to myślę, że ustawi też wynik Francji na Eurowizji 2021.